Został zwolniony podczas marszu artyści piankowców w Lubinie. Nie możesz czegoś znaleźć, czy co? Kurwa! Jarosław Szarabejko, pierdolona pizdo. Trzymacie buzię na kłódkę, widzę, w sprawie dekretów Cichockiego. W dupie mam, kurwa! Dekrety Cichockiego, kurwa! Przypierdoliłeś się! Zakładaj, kurwa, kanał na YouTubie i napierdalaj, kurwa, dekretami Cichockiego! Chuju, kurwa! I działaj! Działaj, kurwa! Odpierdol się, kurwa, od nas! Co, wszyscy, wszystko cudzymi rękami? Co jeszcze, kurwa? Sam siedzę, założę sobie łapki do tyłu, będę opierdalał, tak? Dekrety Cichockiego! Edukuj, kurwa! Co jeszcze, kurwa? Ogłoś sobie niepodległość we własnym sraczu! Dekrety Cichockiego. Cichocki, kurwa, wszystkie mandaty musi płacić. Pierdoli mi o dekrecie. Załóż kanał! Wypierdolcie go z czatu, kurwa mać! Ile razy jeszcze, chuju złamany, będziesz, kurwa, ubliżał nam? Nie ma musu tu przychodzić! Załóż kanał na YouTubie pod tytułem Dekret Cichockiego i edukuj! Może cię przeproszę. Dekret Cichockiego jest zakrętem filozoficznym. Bardzo pięknym. Tylko to jest krok czwarty. Czwarty w świadomości obywateli i narodu. Nie pierwszy. Nie zaczynamy. Naprzód musisz założyć na dupę majty, kalesony, gacie, a potem buty. Nie zaczynasz od butów, bo ci nogawka spodni nie przejdzie. Świadomość. Świadomość. Dekret Cichockiego nie obudzi ci świadomości. To jest piękny temat do dyskusji intelektualnej. Dekret Cichockiego. Ja pierdolę. Znajdź, kurwa, Cichockiego. Rób z nim wywiady. My trzymamy mordę na kłódkę na ci. Tak, kurwa! Bo to jest ślepa uliczka. Masz siłę, żeby go wprowadzić w życie? Nami, kurwa, chcesz go przepchnąć? A może masz rację? Może jak zrobisz swój kanał, będziesz o tym mówił, wszyscy zafunkcjonują, uwierzą i to zadziała. Szapoba, ale to zrób. A nie od wszystkich wymaga, żeby robili to, co dla ciebie, twoim zdaniem, jest najważniejsze. Gdzie byłeś 2 lata temu? Tak jest. Na naszym kanale i mówiłeś to. Gdzie byłeś 3 lata temu? Co ten dekret ma w tej chwili dać? Komu? Ludzie tak samo wierzą w paszport suwerena, a potem jest mnóstwo problemów, że nie wpuścili go i dobrze miał przy sobie drugi dokument, na który go wpuścili. My możemy w to wierzyć, my możemy to uznawać. To nie znaczy, że jest to uznawane przez system, w którym funkcjonujemy. Tak, mamy się buntować. Nie, to nie działa jak magiczne, zaczarowane kasło. Ja pierdolę, kasło. Co jakiś czas wyskakuje dziwka jakaś, która mi pierdoli o dekrecie z Cichockiego. Czy Cichocki, kurwa, palcem kiwnął w tym temacie? Dekret Cichockiego. Co to, kurwa, jest dekret Cichockiego? Ktoś, kurwa, wie? Tak jak król Leszczyński ogłosił się królem. Zacny człowiek, Wojciech Leszczyński. Piękny pan. Pewnie ma rację. No i co z tego? A ja, kurwa, jestem z PRL-u genetycznym zomowcem. I to ja, kurwa, mam rację. I to ten będzie miał rację, kto będzie miał, kurwa, siłę. A nie pierdolone sentymenty. Pamiętajcie. To tylko teoria. Praktykę się wywalcza postawą, awanturą, przykładem osobistym. Przerwałem ci. Wyjebali z roboty tego ratownika, tak? Tak. Dali mu na piśmie? No, tego jeszcze nie wiemy, ale za chwilę posłuchamy sobie.
No, bardzo chętnie. No, to jest przykład represji. Jeśli się spotkają w Sejmie i stworzą ustawę, która uczyni z pracodawców kapo, to pracodawca nie tylko będzie żądał od was, żebyście mieli szczepienia i paszporty. Pracodawca będzie od was z tego żądał, żebyście mu dupy dawali. Albo dawały. Zależy, i za chwilę... Jakie będzie miał preferencje. I za chwilę między innymi o to będziemy musieli prawdopodobnie znowu powalczyć pod Sejmem. Tak jest. Grozi nam jutro pojutrze darcie ryja pod Sejmem. Niestety. Tak to jest na wojnie, że nie ma czasu się wysrać. A czy grozi nam również jutro pojutrze jakieś działanie w innej sprawie? Właśnie między innymi tego triumviratu Ukraina, Polska, Wielka Brytania, Wojtku? Pewnie. Czy warto coś wspierać w najbliższym czasie? Słuchaj, zobaczymy. O, podnośmy telefon, ludzie dzwonią. Mhm. No czekaj, mieliśmy pokazać jeszcze dobra, pokaż. Temat ratownika, tak? Mhm. Jest. Zwolniony ratownik.